Oszuści działający m.in. metodą na policjanta prowadzącego akcję przeciwko hakerom wciąż próbują wyłudzać pieniądze od starszych osób. Wczoraj dyżurny policji odebrał kilkanaście telefonów od mieszkańców o tym, że ktoś podający się za policjanta próbuje wyłudzić od nich pieniądze. Chciał wyłudzić od nich pieniądze na tak zwane prowadzone czynności. Z relacji wynikało, że policjant poinformował właśnie mieszkańców o tym, że hakerzy albo jakaś grupa chce włamać się na konto, chcą wypłacić pieniądze, należy natychmiast wypłacić pieniądze i przekazać tym policjantom. No tutaj zawsze apelujemy o to, żeby nie podejmować szybkich decyzji na temat wypłaty. Tutaj w tym przypadku akurat nasze apele pomogły, bo 13 osób nie podjęło żadnych działań, rozłączyło się. Policjanci cały czas proszą o ostrożność, zwłaszcza osoby starsze, które dysponują telefonami stacjonarnymi. Jeżeli odbierzemy taki telefon, to zawsze należy powiadomić policję.